Po dwóch dniach organizacji w końcu jedziemy na atrakcję. Na początek wiszące mosty, potem zobaczymy, jak pogoda nas potraktuje. Ma być podobno pięknie. Jest ranek, przed 8:00, jeszcze widzicie zaspani, kawę jeszcze nie wypiliśmy, ale ruszamy. Po kilku dniach bycia w Kostaryce mogę wam powiedzieć, że jest to najbardziej zielony kraj, jaki widziałem. Nawet Nowa Zelandia, jak dla mnie, Wyspa Północna nie była tak zielona. Może południowa jest bardziej, nie wiem, nie byłem, ale w tym momencie jest to najbardziej zielony kraj, jaki w życiu widziałem. No i wchodzimy do lasu deszczowego. Mamy 2 godziny spaceru po wiszących mostach, wśród drzew, pomiędzy drzewami, pomiędzy zwierzętami. How long is the bridge? Huh? How long? How many meters? 87. Yeah. Miały być wiszące mosty i są mosty wiszące. Troszeczkę się telepią. Nogi się tutaj widać wszystkim trzęsą. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Strach się bać. Mamy tutaj 6 mostów linowych. Trzęsie dość mocno, w szczególności kilka osób idzie. Jest to 4. już nasz most. Dojdajemy radę. A tutaj oaza odwagi. Oaza odwagi, spokoju, peace and love, Buddha uniform. Tak właśnie. Natalia się boi bardzo, tego idzie pierwsza. My staramy się dużo nie telepać. O. Nie boję się już. Zostały nam jeszcze kilka, ale jest naprawdę super zabawa. Jak wam się podobają mosty? Mega, super, ale tak na nich buja strasznie, ja nic nie piłem, że ciężko się przechodzi, ale jest ekstra. Super zabawa. No dobra, idziemy teraz na spacer po Parku Narodowym Wulkan Arenal. Mamy 7 km do przejścia. Można tutaj przejechać autem do tych punktów i troszeczkę mniej pochodzić, no ale my przyjechaliśmy Uberem, wysiedliśmy tutaj i mówimy, przejdziemy się od początku
w całości Uberem dzisiaj jeździmy. Wychodzi to troszeczkę taniej, jak na 4 osoby, a 2 jest przygoda i robimy wszystko w swoim tempie, nie musimy być zależni od reszty grupy. No i idziemy. Co jest z tym drzewem, proszę? Wow! A czy nie, no, że tak wystaje korzeń, nie? Ale jest. Jest mniej więcej jak ściana. Stań tam. Wow! 10 kolonelsów, że tam nie wejdzie. 10 tysięcy kolonelsów. Było już na moich vlogach wielkie drzewo w Tulum, które jest największe w Ameryce Północnej. I teraz mamy kolejne drzewo ogromne. No nie jest większe, ale jest bardzo duże. Zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowita jak rzecz. Jest ogromne, ono jest tak ogromne. Drzewo ma 30 metrów wysokości i 400 lat. Bardzo stare drzewo. I robi ogromne wrażenie jeszcze w takim punkcie, gdzie wszystko jest tak ciasno, wszystko jest takie małe, bym powiedział, i tu nagle takie boom, duże, ogromne, wow. Wyjście z dżungli po schodach. Skała. No, zawał. A tu mamy lawę z 1922 roku. 22? A nie 92? Albo 92, zaraz uzgodnimy. Ta małpa nam nie daje spokoju. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest jak park jurajski, mało powiedziane, jakie tu są krzaki, jaki tu jest, nie wiem, kawałki, resztki lawy, jest pięknie po prostu. Jest gorąco, teraz jak kwiaterek, męcząca trasa, tak cały dzień chodzić po dżungli, ale warto. Ale warto. Nie, tego nie mogę. No dobra, mamy za sobą, ile dzisiaj już kilometrów? Dycha będzie. Dużo. Już tak. Dycha będzie jak nic. Dychę już przeszliśmy, a jeszcze idziemy na punkt widokowy. No to tak kolejna, znaczy kolejna dycha, kolejny kilometr. No w tej nazad wyjdzie nam z kilometr. I po tym pójdziemy coś zjeść. W końcu tak, brawo dla przewodnika, będziemy jeść. Pozwalam. Łaskawy pan nam pozwolił. I dzisiaj na obiad co jest? Ryż z fasolą. Nasze ulubione. Podwójna porcja. Będziemy też kurczak. No nie wiem. Oj, do picia tak. Ten sok z ananasa by się dzisiaj przydał. Tak. I ostatni na dzisiaj punkt widokowy, właśnie dotarliśmy. Uff, jesteśmy tak zmęczeni. Jest pomysł, żeby pójść na ciepłe źródła, żeby po prostu sobie tam poleżeć i odpocząć po tej dzisiejszej trasie. No ponad 10 km to spokojnie zrobiliśmy. To w dżungli, przy tej wilgotności, no to jest męczące na pewno, ale jest pięknie. O. Jest pięknie czy nie? Jest cudnie. Jest bardzo. Dziękuję za wasz czas. MM w podróży, dużo zdrowia. Dużo zdrowia.